biura w plenerze ma swoje uroki. Praca takiej scenerii ogrodowej to czysta przyjemność. Natomiast prawdopodobnie to, co wielu z was jest, dla wielu z was jest wyzwaniem, tak jak dla mnie, no to jest kwestia wielkości monitora, tak? Mogę tutaj pracować z laptopem, natomiast w swoim gabinecie mam duży wyświetlacz. I o ile można faktycznie, jak masz werandę, tak jak u mnie daleko biura, możesz wynieść na werandę po prostu swój monitor, zainstalować, jest to oczywiście zamieszanie, potem trzeba to przenieść. Natomiast jeżeli jesteś w jakiejś kawiarni, czy w ogrodzie, gdzie w ogóle nie masz podłączenia prądu, można powiedzieć, masz wyzwanie. No ale to wyzwanie tak naprawdę nie jest wielkie, bo jak widzisz, ja tutaj mam w tej chwili dwa monitory. Jeden monitor to jest ten na laptopie, a drugi z boku, prawda? Jest wyświetlacz, który jest rozszerzonym wyświetlaczem mojego laptopa. Jest to po prostu normalny tablet androidowy, najprostszy jakiś Huawei'a. I on jest tutaj w tym przypadku u mnie podłączony do Maca. Natomiast jeżeli pracujesz na Windowsach, to masz taką samą, a nawet jeszcze lepszą opcję. Dlatego, że ja znam dwie bardzo dobre aplikacje, jedną lepszą od drugiej. Jedna to jest aplikacja Space Desk, która działa właśnie z Windowsami, czyli jeżeli masz laptopa Windowsowego, to możesz dowolny tablet androidowy po prostu podłączyć jako rozszerzony ekran, jako dodatkowy ekran. Natomiast tutaj w przypadku Biebuszka ja działam z aplikacją Duet Display, która jest dobrą aplikacją, ale przyznam, że nie jest aż tak dobrą jak Space Desk. Nie jest aż tak dobrą z jednego powodu. Otóż o ile w przypadku Space Deska, czyli tej aplikacji Windowsowej, która pozwala ci podłączyć tablet, praktycznie nie masz żadnego opóźnienia. Działa to, rzekłbym, idealnie, mimo że bezprzewodowo, w sieci Wi-Fi. O tyle w przypadku Duet Displaya, czy jak tutaj mam go podłączonego na kablu USB, czy przez Wi-Fi, jest minimalne opóźnienie, ale jest na tyle minimalne, że jako dodatkowy monitor, dodatkowy ekran, który masz jakiś podgląd, jest to wystarczająco dobre, natomiast pracujesz sobie na głównym ekranie. Jak to wygląda z tymi aplikacjami, jak je zainstalować, skąd je pobrać, ile kosztują, no więc tak. Po pierwsze, Space Desk obecnie jest w wersji beta i jest zupełnie darmowy, czyli po prostu ze strony Space Desk pobierasz sobie instalkę, którą tutaj instalujesz na swoim komputerze Windowsowym oraz na swoim tablecie androidowym z Google Play sklepu instalujesz też aplikację, tutaj tą Space Desktopową, i łączysz te dwa urządzenia bezprzewodowo. One są w jednej sieci. Podobnie jeśli chodzi o Jabłuszko, wtedy instalujesz aplikację Duet. Ona działa i na Windowsy, i na Maca. Natomiast ta końcówka, ta aplikacja androidowa Duetu jest płatna. Także tutaj trzeba zapłacić tam kilkadziesiąt złotych, z tego co pamiętam, musiałem zapłacić za to, żeby ta aplikacja działała. No i znowu te urządzenia widzą się czy poprzez kabel USB, jak w moim przypadku, czy jeżeli to obydwa urządzenia są w sieci Wi-Fi, w tej samej sieci Wi-Fi. Także to jest to rozwiązanie, które sprawia, że będąc tutaj w takim biurze zewnętrznym, biurze plenerowym, mogę korzystać ze stanowiska pracy, z biura, powiedzmy, w miarę wystarczającego, to znaczy ja potrzebuję do większości sytuacji dwa ekrany. Tutaj mam stosunkowo niewielki ekran laptopowy i tabletowy i to zaspokaja moje potrzeby. Także mam nadzieję, że to będzie dobra podpowiedź, szczególnie teraz, w okresie letnim, kiedy wielu z nas zamiast pracować w biurach, pracuje na świeżym powietrzu, tak jak ja na werandzie, czy gdzieś w ogrodzie, w kawiarniach, czy w innych miejscach wyjazdowych, na działce niektórzy z was pracują. Także tutaj dla użytkowników Windowsów polecam Space Desk, a dla użytkowników Jabłuszka, jeżeli chcecie podłączyć tablet androidowy, to Duet Display. Natomiast jeżeli jesteście użytkownikami Jabłuszka i waszym zewnętrznym wyświetlaczem jest iPad, to oczywiście żadnej dodatkowej aplikacji nie potrzebujecie, bo jak wiecie, jest to już wpisane w system. Także tutaj to tylko dla tych, którzy mają tablety androidowe, bo dla iPadowców te porady są niepotrzebne. Z wyjątkiem jednej sytuacji, jeżeli masz iPada oraz laptopa Windowsowego, no to wtedy poprzez Duet Display jesteś w stanie też wykorzystać iPada jako zewnętrzny monitor do Windows, ale to już jaka taka ciekawostka. Mam nadzieję, że było to przydatne. Pogodnie pozdrawiam.